Już do tego trzeciego krzyku chyba nie starczyło dzieciom sił, ale słońce daje się we znaki, kiedy tak pobiegają po boisku tuż przy szkole, szkole podstawowej numer 3 imienia doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, no to trochę tej energii, moje drogie, ubywa. Co dzisiaj ćwiczycie? Piłkę nożną. Naprawdę? Wy, dziewczyny? Tak. Generalnie sport to jest ważny w życiu szkoły i w życiu uczennicy, czy nie bardzo? Bardzo ważny. Lubicie WF? Tak, bardzo. A ja dzisiaj słyszałam, że podobno nie miałyście ochoty rano ćwiczyć, bo co? Bo było zimno. A teraz? Teraz jest gorąco. Słuchajcie, dzisiaj takim pięknym okrzykiem powitałyście radiosłuchaczy Polskiego Radia Lublin, bo dziś my również, czyli Polskie Radio Lublin i audycja Pogotowie Radiowe, witamy Państwa bezpośrednio z Tomaszowa Lubelskiego. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Magdalena Lipiec-Jaremek. Bezpośrednio już dzisiaj stoimy tutaj na boisku przy szkole i trochę sobie poćwiczymy i tym okrzykiem dziewczyny powitały naszych radiosłuchaczy. Słuchajcie, trener Senejko, kto to jest tak naprawdę? Czy to jest ważna osoba tutaj w szkole? Tak. A dlaczego? Bo to jest nasz trener WF-u, a WF jest bardzo ważny do życia. A propos tego życia i zdrowia, to jak to jest? Sport i zdrowie to jest dobry znak równości, jak ty uważasz? Tak. A gdy komuś tego zdrowia zabraknie, to co się wtedy dzieje? Mamy różne dolegliwości, jedziemy do lekarza i można sobie na przykład... No coś wtedy złego się dzieje, prawda? Już nie można być taką wesołą, śliczną dziewczynką, jaką ty jesteś teraz, rozbieganą tutaj po boisku. I niestety taka ciężka choroba dotknęła właśnie pana trenera, pana Jerzego Senejkę, prawda? Tak. Wy tutaj taką całą społecznością szkolną staracie się pomagać? Tak. Tak. A co robicie? Poza tym okrzykiem. Sprzedajemy ciastka na kiermasze. A kto piekł te ciasteczka? Czyżby ty? Tak, będziemy piekły w tą środę. Świetnie, a kiermasz już kiedy? W środę właśnie. No to trzymam kciuki. Specjalne zaproszenie, jakie przekazali nam tutaj mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego na przejazd dzisiaj wozem transmisyjnym, właśnie dotyczy osoby pana Jerzego Senejki, trenera, wychowawcy młodzieży, bo tak jak tutaj całą grupą zgromadziły się także jego podopieczne, to już te słowa, które słyszałam nawet przed spotkaniem z państwem na radiowej antenie, to jest naprawdę osoba, której warto pomagać, prawda, Weroniko? Tak, to prawda, bo nasza przygoda z siatkówką i w ogóle sportem zaczęła się dzięki panu Senejce, bo zaczęłyśmy z nim trenować już w bardzo młodym wieku. I tak jak tutaj te dziewczynki, tak? Tak, jak dziewczynki. I do czwartej klasy on nam dał deklarację, żebyśmy się dostały do klasy sportowej. No i dzięki niemu zaczęła się ta przygoda, która toczy się do teraz z siatkówką. Czy ty pamiętasz jakieś takie złote porady, złote hasła, które trener wam przekazywał? Znaczy zazwyczaj to było, żeby walczyć o każdy punkt do końca, nieważne czy przegrywamy, czy wygrywamy, to żeby starać się tak samo, walczyć do końca i zawsze nam to powtarzał, w każdej sytuacji mogłyśmy na niego liczyć. Razem z nami przyjaciel pana trenera Jerzego Senejki, proszę nam przekazać takie najważniejsze informacje także radiosłuchaczom, z jaką chorobą bezpośrednio teraz zmaga się pan trener Senejko. Pan trener Senejko zmaga się z ciężką chorobą glejaka mózgu. Przeszedł już operację w tej chwili. Jest w trakcie leczenia. Radioterapia i chemioterapia. Co my tutaj jako społeczność szkolna, ale także jako mieszkańcy naszego regionu możemy dopomóc po prostu w tej walce? Co możemy zrobić? Pomoc jakby wyszła z naszych serc tutaj mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego, przyjaciół, znajomych, kolegów. Zwróciliśmy się z prośbą do starostwa powiatowego, do urzędu miasta, do pana burmistrza o wsparcie, o zorganizowanie szereg imprez, które mają na celu zebrać niezbędne fundusze. Najbliższa impreza to będzie impreza turniej siatkarski, turniej amatorski piłki siatkowej, która odbędzie się 25 maja. W zespole szkół numer 2 da Ekonomik w Tomaszowie Lubelskim. Będzie tam przeprowadzony szereg akcji, które mają na celu pozyskać środki na leczenie, między innymi rozgrywki siatkarskie, akcje, licytacje, kiermasz ciastkarski i wiele, wiele innych imprez.
I z tego... Uśmiecha się pan na te ciastka, tak jak tutaj dziewczynki opowiadały, no to zwłaszcza te ciastka, które wyjdą spod tych malutkich paluszków, chyba będą smakowite. Myślę, że tak. Tutaj szkoły się włączyły w akcję. Wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta przeprowadziły już też kiermasze słodyczy i naprawdę te środki płyną z serca od dzieci, od nauczycieli, od rodziców. Ten list, który państwo skierowali do naszej redakcji, to list rzeczywiście całej społeczności tomaszowskiej. Od tych najmłodszych, które dzisiaj takim sportowym dopingiem zaprezentowały niejako osobę pana Jerzego Senejki, trenera Senejki. Natomiast tak naprawdę też wspomniany tutaj przez pana Piotra Cymbałę, pan burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, pan Wojciech Żukowski, który jest razem z nami, też pan niejako nadzoruje, nie tylko z urzędu, z tego co wiem, ale też z takiej sympatii dla tego człowieka, dla tego pedagoga. Czy zdecydowanie tak, bo najpierw informacja o chorobie Jurka, a później jego walka poruszyła nas, jego walka o wyzdrowienie poruszyła nas wszystkich, a teraz... Właśnie taka walka do ostatniego punktu, tak jak tutaj dziewczyny mówiły, prawda? Dokładnie, bo taki jest trener, taki jest sport, taka jest siatkówka w Tomaszowie i ta siatkówka właśnie to jest efekt pracy i kształtowania wielu pokoleń tych młodych ludzi, którzy tak jak dzisiaj tutaj są, ale też i niektórzy gdzieś już w swoim dorosłym życiu, dalej walczą w sposób, jaki nauczył ich Jurek, ale dzisiaj na nim się koncentrujemy i na tym, żeby tą swoją, może najważniejszą walkę w życiu zakończył pełnym sukcesem, a do bo tego jest potrzebna choroba pomoc. Choroba przyszła nagle, prawda? Choroba przyszła bardzo nagle. No, tak jak to często bywa, choroba przyszła nagle, ale Jurek podjął walkę. Do tej walki trzeba mu pomóc. Do tego są potrzebne, no niestety, pieniądze i to trzeba sobie jasno powiedzieć i to jest ta pomoc, którą my możemy udzielić i to, że się włączyły różne środowiska jest czymś wspaniałym. Ja jestem przekonany, że ten sukces jest na wyciągnięcie ręki i tak jak cieszyliśmy się tutaj wielokrotnie podczas Mistrzostw Polski różnych grup właśnie siatkarskich sukcesów i dzisiaj sobie je przypominamy, tak będziemy się cieszyli z powrotu Jurka i z tego, że dalej będzie trenował i dalej będzie kształtował tutaj siatkarsko dziewczęta w naszym mieście, zresztą nie tylko z naszego miasta. Panie burmistrzu, tak jak tutaj stoimy w otoczeniu tych najmłodszych i starszych, i seniorek, i juniorek, tych dzieci, które tak bardzo wierzą w tego nauczyciela, to jest chyba szalenie budujące. Wtedy, kiedy mówimy o tym, że nie ma już takich nauczycieli, którzy poprowadzą do czegoś większego, prawda, niż tylko przekazując jakąś wiedzę, nawet jeżeli miałaby to być właśnie ta wiedza sportowa, a tu okazuje się, że cała społeczność jest tak bardzo poruszona chorobą akurat tego człowieka, bo on jest tak szalenie wartościowe tutaj dla państwa. No właśnie, to też pokazuje, że gdy mówimy o kryzysie zawodu nauczycielskiego, o tym, że nie ma autorytetów, no to właśnie chociażby ta akcja i dzisiejsze spotkanie pokazuje, że tak nie jest. Że jeżeli nauczyciel daje z siebie wszystko i potrafi swoją postawą i swoim zaangażowaniem być autorytetem i będzie się starał to robić, to odnosi sukces. Jurek jest tego najlepszym przykładem. Pod patronatem burmistrza miasta Tomaszowa Lubelskiego, Wojciecha Żukowskiego, odbywa się szereg imprez akcji charytatywnych, prawda? I to już od początku maja, prawda? Od 10 maja aż do 9 czerwca, czyli cały miesiąc. Dużo tych miejsc, gdzie możemy się spotkać, gdzie zagramy, zatańczymy nawet dla Jurka, prawda? Tak, i co ważne, to są środowiska właśnie szkolne, a więc te, które, z którymi jest związany Jurek i z tego się najbardziej cieszymy, ale nie tylko te środowiska się zaangażowały i ja teraz już im bardzo serdecznie dziękuję. Ogromna też ilość ludzi, którzy poświęcają i poświęcali swój czas. To naprawdę jest coś niezwykłego i na pewno przy okazji to i Tomaszów będzie lepszy. Taka wiara w człowieka to też jest wiara w to dobro, prawda? Która ma powrócić. Nie, bo wiadomo, że jesteśmy też i stajemy się tym i jesteśmy kształtowani właśnie w oparciu o to, na ile pomagamy innym. I to jest niesłychanie ważne. I co robimy. Na stronach internetowych miasta Tomaszów Lubelski znajdą państwo cały harmonogram, prawda, tych wszystkich akcji charytatywnych, także informacje o zbiórce. Także tam znajdą państwo linki, w jaki sposób można wpłacać pieniądze na rzecz trenera Senejki. Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby włączyli się właśnie w tą pomoc. Jest to niesłychanie ważne.
ważne, abyśmy pomogli Jurkowi na właśnie wyzdrowienie całkowite i powrót do nas i czekamy na niego. I tutaj jak widzimy, młodzi i nie tylko młodzi ludzie czekają na Jurka i jestem przekonany, że właśnie się spotkamy dalej, będziemy cieszyli się z sukcesów.